Słuchajcie, często słyszę argumenty przeciwko elektrykom takie, że w Polsce jest bardzo mało stacji ładowania. Pokażę wam teraz przykład. To jest zwykłe gniazdko trójfazowe, siłowe. Zobaczcie, takie, które każdy może sobie w domu zainstalować. Lub wystarczy nam zwykłe gniazdko takie jednofazowe, które mamy w ścianie i to może być naszą stacją ładowania. Więc odpowiadając na pytanie, ile stacji ładowania jest w Polsce, nie wiem, ale mnóstwo. Dlatego, że elektryki można ładować ze zwykłego gniazdka czy z gniazdka siłowego. Z takiego gniazdka na przykład ta Tesla ładuje się 8 godzin, a ze zwykłego gniazdka, które macie w domu, ładuje się około 24 godziny. I tak naprawdę w domu macie powiedzmy 20-30 takich gniazdek, więc można powiedzieć, że tyle macie stacji ładowania. I teraz pomnóżcie sobie to razy ilość mieszkań w domu, znaczy mieszkań w Polsce i domów w Polsce i zobaczycie, ile jest stacji ładowania tak naprawdę. I oczywiście ładowanie trwa długo, 8 godzin trzeba tutaj spędzić, ale pytanie, ile auto wasze stoi na przykład w ciągu nocy? Jeżeli mamy taką możliwość, żeby podłączyć takie auto, to tak naprawdę nie ma problemu, bo przez 8 godzin, nawet na zwykłym gniazdku, taka Tesla doładuje około 150 km zasięgu, a statystycznie Polacy robią jakieś 30 km dziennie, także wystarczy dla każdego.